Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe. Z zawieszenia spłaty w sumie 8 rat mogą skorzystać ci, którzy zaciągnęli kredyty w złotówkach na cele mieszkaniowe. Wakacje kredytowe czas zacząć. Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielanego w polskiej walucie jest możliwe łącznie przez 8 miesięcy, po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których zawieszono spłatę. Banki, jak deklaruje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, są gotowe do przyjmowania wniosków. Na pewno polskie banki zrobią wszystko, aby zrealizować zamysł ustawowy, przepis ustawowy i rzeczywiście, żeby w najbliższych dniach, już od sierpnia i kolejnych miesiącach, można było skorzystać z wakacji kredytowych. Teoretycznie banki nie mogą odmówić udzielenia wsparcia, jednak mogą zdarzyć się wyjątki, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Gabriela Masłowska. Kiedy kredyt hipoteczny zaciągnięty został, ale nie na własne potrzeby mieszkaniowe. Może być taka sytuacja, że ktoś ma kilka kredytów na budowę mieszkań czy kupno mieszkań, to nie oznacza, że z tytułu tych wszystkich kredytów uzyska odroczenie spłat. Tymczasem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zapowiada kontrolę wszystkich banków udzielających wakacji kredytowych. W ramach postępowań wyjaśniających zweryfikujemy, jak instytucje finansowe wdrażają wakacje kredytowe. Pod lupą znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne. Dla osób ubiegających się o wakacje kredytowe powstała specjalna infolinia. Jej numer to 22 333 73 35.